Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam was na kolejny zestaw gracza. Będzie to zestaw firmy Hama. Zapraszam do oglądania. No i moi drodzy, zaczynamy. Pierwsza jest myszka. Jest to model Hama Rage Evo, który kształtem przypomina słynną myszkę Bloody V5. Myszka jest bardzo fajna, wygodna, precyzyjna. Pod przyciskami posiada przełączniki firmy Omron, wytrzymujące kilka milionów kliknięć. Maksymalne DPI to 3200, 6 klawiszy w sumie i próbkowanie na poziomie 500 Hz, co jest wartością wystarczającą do komfortowego grania. Myszka ma także długi kabel w oplocie, który jest dobrze zabezpieczony. No i zobaczcie, wygląda bardzo ładnie, pokryta jest błyszczącym plastikiem, który niestety troszeczkę się brudzi, ale wygląda fajnie. Natomiast boki mamy gumowane dla dobrego chwytu. Klawisze chodzą lekko i cicho, posłuchajcie. Mamy przełącznik DPI, 4 wartości predefiniowane. Mamy bardzo ładne podświetlenie, znak serii Urage z pazurami. 2 przyciski boczne, małe, ale korzysta się z nich naprawdę dobrze. Do tego fajna rolka, dość precyzyjna, dość cicha, działająca jako przycisk. Myszka ma całkiem dobre ściskacze i laserowy sensor. Koszt jej zakupu to od 85 do 110 zł w zależności od sklepu. Ta myszka, moi drodzy, jest poważnym konkurentem dla Bloody V5. Niektóre cechy ma lepsze, niektóre gorsze, natomiast przewyższa ją na pewno przełącznikami Omrona oraz tym, że ma sensor laserowy, a nie optyczny. Jeśli mam już myszkę, przyda się dobra podkładka. Oto Hama Rage Low Sense. Podkładka tekstylna o wymiarach 30 cm szerokości, 25 wysokości i grubości aż 3,5 mm. Z bardzo dobrą warstwą antypoślizgową, która sprawia, że ta podkładka nie przemieszcza się podczas grania. Powierzchnia podkładki jest raczej taka standardowa, jest to podkładka typu small, natomiast powierzchnię ma bardzo fajną, myszka może po niej szybko i precyzyjnie się przemieszczać. Mamy też ręcznie obszywane brzegi, po to, żeby tej podkładki nigdzie nie zadrzeć. Tą podkładkę kupicie za jakieś 30 do 40 zł. Kolejny element, klawiatura Hama Rage Exodus. Bardzo fajna, o świetnym kształcie, ze zintegrowaną podpórką pod nadgarstki, gumowaną w tych miejscach, z bardzo fajnymi klawiszami, cicho pracującymi. Duży Enter, długi Backspace, czyli ideał. Nie ma żadnych dodatkowych klawiszy programowalnych, nie ma sterowników, nie potrzebuje klawiatura tego. Mamy podświetlenie po bokach tutaj i tutaj oraz logo Urage podświetlane. Klawiaturka jest dość płaska, dość lekka. Bardzo fajnie się na niej pisze, bardzo komfortowo, bardzo cicho. Czyli po prostu klawiatura dla graczy bez żadnych udziwnień, dodatków. Ma fajne antypoślizgowe nóżki, dzięki czemu fajnie trzyma się na blacie. Mamy też dwustopniową regulację, jak widzicie. Co jeszcze warto wiedzieć, klawiatura posiada anti-ghosting, czyli możliwość wciśnięcia kilku klawiszy jednocześnie bez blokowania jej. Oraz w komplecie są także niebieskie nakładki na klawisze WSAD i kursory, dzięki czemu możemy zmienić wygląd klawiatury na taki bardziej gamingowy. Ja tą klawiaturę w testach oceniłem bardzo wysoko i ją mogę wam również polecić. Ostatni element zestawu to słuchawki Hama Rage Explode Evo. Słuchawki, które grają bardzo dobrze, są na USB, przez co mają własny układ dźwiękowy, grający lepiej niż zintegrowane karty Realtek'a. Słuchawki są bardzo lekkie, tylko 190 gram. Kosztują jakieś 120-140 zł. Dają naprawdę niezły dźwięk w grach, niezłe basy i przyzwoite pozycjonowanie. Jeśli chodzi o wykonanie, to jest bardzo dobre. Gumowy pałąk, tutaj mamy skórę, bardzo miękkie. Bardzo fajne nauszniki, które również są wyściółane bardzo mięciutko. Nie cisną uszu, nie cisną głowy. Słuchawki super komfortowe. Z regulacją taką na metalowej prowadnicy i z niebieskimi diodami LED po bokach, pulsującymi w rytm basów. Mają także mikrofon, który nagrywa tak sobie, ale daje radę w grach do komunikacji. No i moi drodzy, to by było na tyle. Oto zestaw gracza Hamy. Hama Rage. Zestaw taki możecie nabyć już za jakieś 320 zł. Biorąc pod uwagę, że mamy w nim wszystko, czego potrzeba do grania, czyli słuchawki, myszkę, podkładkę oraz klawiaturę, jest to cena naprawdę niewielka i atrakcyjna. Recenzję każdego z tych sprzętów z osobna mogliście obejrzeć na moim kanale. Jeśli jesteście zainteresowani dokładniejszymi informacjami, to zapraszam do obejrzenia tych filmów. Natomiast taki zestaw jak najbardziej polecam. Dziękuję wam za uwagę i pozdrawiam was. Cześć!